czemu z odważnych zrobiliśmy się w ledwo żyjących. Nie, no właśnie wręcz przeciwnie. Wcześniej nie byliśmy tacy odważni. Ty, przestały się raz już chyba. Tak, Blood Moon minął. Jest tylko noc. I Blood Moon tak czy inaczej trwa tyle czasu. Tak, no ale się jeszcze zrespić, czy się nie respić? Już możesz lepiej się zrespić. Odrodzenie na łóżku. Ale Blood Moon minął. Mhm. No ale muzyka nadal mam. Już więcej zombiaków się nie respić, bo... Ale i tak muszę w bazie przesiedzieć, bo nie mam jak pójść. W środku budynku, tam gdzie rozwaliłem, czy gdzie walnąłem tylko koktajla, co ty się zabiłeś, dwa luty były. Coś wartościowego? Moja amunicja w większości, jakaś książka. A tak to... lipa. Twoje wszystkie luty, nie ma żadnego, nic. Tu na odcinku sobie zobaczysz, nawet jak mi nie wierzysz. Żebym ci nic nie zabrał. Dobra, ale jaki jest dzisiaj czas? Nie to może, może idziemy jakieś przelutować wielkie budynki w mieście? Można. Chodzi mi na przykład taki wieżowiec, który widać na przykład z naszej bazy. Można, jestem za. Jest taki dosłownie wywalony wieżowiec. Ale ja właśnie jadę w naszą stronę w tej chwili. Znaczy jadę, dopiero wstawiam rower w sumie. Wziąć ci rower z tego... z tych eku? Mogłobyś, to wtedy byśmy nawet i teraz pojechali, bo tak to... Ty potrzebujesz przedmiotów swoich. Mhm. Gdzie ty masz ten rower? A, tu jest rower, dobra. W sensie chyba na rowerze mnie nie dogonią jakoś, czy dogonią, nie wiem. No mnie nie doganiają, więc raczej ciebie też nie. No. A, czekaj, muszę tu skrzynkę odblokować, kurwa. Bo słabo by było, gdy ta idea tu... Locked. I teraz Shiro, wracaj tu. Skrzynkę zostawili zamkniętą. Musiałem się da rozwalić w teorii. Możesz się do niej włamać bez problemu żadnego. Ej, dobra, to w takim razie te nocki jednak zostają tak, jak miały być, bo skoro i tak Blood Moon trwa od godziny 22 do 6, no to nie musimy tego zmieniać nawet. A w sensie Blood Moon trwa tyle samo. Nie, Blood Moon trwa od 22 do 6 nad ranem. Nie więcej, tak. Nie krócej. Ale noc trwa do ustalonej. Do 10, tak. O ile nie postanowimy czegoś zmienić, aczkolwiek no... W nocy się lepiej gra. W sensie no jest tak bardziej, wiesz, no... Wymagająco. Gorzej, no. Jak trzeba po lód jechać. A, który na rowerze nie pojedziesz, ja sobie jadę teraz przez środek miasta. Jak to powiedziesz, nie pojadę, no. To jeszcze obok zakładu pogrzebowego I'm gone. Oni tam na moją grobkę pistolety kładą. Nie gun, tylko gone. Gun, dobry. I'm gun. To się chyba tak się wymawia gun. Gone. Poliglotą nie jestem, więc mogę się mylić, no. Kolejne rozterki a propos angielskiego. Ty, no nie wiem, naprawdę. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o speaking, ogólnie o rozmowy w angielskim, to naprawdę lipa. Czytać bez problemu, pisać bez problemu, ale z czytaniem to jest kurwa tragedia. Znaczy z czytaniem, z mówieniem. To jest u mnie tragedia. Ja kiedy królika gołymi pięściami. Ja próbuję jedną ręką sobie butelkę napoju otworzyć. I jadę na rowerze. Więc aktor to są takie ciężkie zombie, że jedną ręką gram. Rozumiem. A co jest pite? Lipton Green Ice Tea. No. No, serio? No dobra, niech będzie. Nawet mogę, o. Pięć na ogólnie, nie, wyślę. O.
Raczej piwa w plastiku bym nie pił, jeszcze od takiego poziomu to mnie już nie porównuj. Nie wiem, Ari by powiedział, że wszystko możliwe. Bajków w Stadium też. W sumie tak. Masz, bierz ten rower. Wie. A, masz i to jeszcze. A. Co by ci się kurwa nie zrobiło źle, żebyśmy się jak bronić. Znaczy wątpię, że będę strzelał. Ja ci tylko daję. Mogłem ci wziąć jeszcze kasety. Dobra, przeżyliśmy Blood Moona. Amunicji, o dziwo, nawet mam więcej niż przed Blood Moonem. Zombieki to powinny mieć tak wyjebane. To nie wiem, właśnie one czasem się zacinają dziwnie. Ja przejeżdżam sobie obok takie na wywalaniu, a ten tak stoi, analizuje, a po chwili odpala mu się czerwona lampka. Że może trzeba biec. No, zauważyłem to też. Ale no, poczekajmy na pełną wersję. Się kurwa doczekasz. A co, a ty nie czekasz? Nie masz nadziei, że o, będzie pełna wersja gry? Nadzieje mnie już opuściły w tym wypadku. Ja w ogóle w złą stronę pojechałem. Graty, czemu sobie po prostu na mapce nie zrobisz X-a? Na minimapce możesz pisać. Powiadasz, że będziemy szli teraz na eksport, tak? Ile Shiro ma? Ile Shiro ma? Jurek, 250. To są mów 480. 570 z piórek. Mam kurwa, nie wiem, jakim studentem masz tak mało. Nie wiem. Ubijasz kurczaka, masz. Co mam? Ubijasz kurczaka i masz. A, no tak, faktycznie. Wychodzi... A ja kurczaków nie ubijam, nie mam. Brzmi logicznie to, co powiedziałeś, nie powiem, że nie. Sobie 100 strzał zrobię. Ale pytanie. Idziemy od razu do największego, czy lotujemy najpierw te mniejsze i nie, później... Nie, no idziemy do największego od razu. Dobra, to wezmę lód i... Czekamy do rana? No, czy... Aktor. Aktor. Miękka fajo. Pytam. Pytam tylko. Dojechałem. Brawo. Nie musiałem nawet pocisku używać. Uuu. W moim wypadku to aż dziwne faktycznie. Niemożliwe. Ale ciekawie wyglądają te dziury w ekwipunku. W sensie w skrzynce. Ja cały czas jestem poobijany. O, tapsy wzięte i od razu lepiej. Jestem gotowy do drogi. Wow, jak mnie wybiło. Mi krzesło strzeliło. Ewentualnie może to stare kręgi szyjne. Już nie te lata. Już nie te lata.
Już jadę w stronę W szkole tego rozumiem, że byłeś, największego. tak? Dalej nie wiem, gdzie jest ten Ale największy. nie, właśnie w szkole nie byłem. Dlatego się pytałem, czy idziemy jeszcze do mniejszych, czy z buta do Znaczy, największego. możemy iść do największego, tylko chodzi o to, że jeszcze nie wiem nawet, gdzie to jest. Więc musisz do mnie przyjechać i mnie zaprowadzić. Jesteś przy bazie? Mhm. To ustań sobie na górze tej bazy. No już jestem dalej od bazy. Autobus szkolny rozbieram. To chciałem powiedzieć, ustań sobie tak na górze tej naszej bazy i popatrz w miasto. Jest mgła w tej chwili. Mgła jest u ciebie. No. U mnie mgły nie ma. Minimalne detale, przypominam. No i widzisz, no... Ja korzystam. No, ty korzystasz. I po co? Po co to ustawiać najwyższe, faktycznie? Popatrz, tam same plusy. Jadę w twoją stronę. Bo jeszcze widzę tutaj dwa samochody. Może przelutuję tutaj stację paliw? Nie wiem, czy jej nie lutowałem. Tutaj jest wiele takich małych domków, które można by było sobie lutować. Dobrze, o ile się nie boisz, tak najbardziej. Ale chyba jedziemy od razu do największego. No, raczej nie inaczej. Dobra, ty jedziesz w moją stronę, czy... Czekaj, kończę rozbierać autobus. To ja już jadę w twoją i... Dobra. To było, co? Był pistolet. Jaki pistolet? Bo rozbierasz autobus szkolny. A, nie, nie, nie. Nie? Dziwo nie było. To wiesz, to biedne dzieciaki z prowincji. Ale nawet takiego rurowego nie mają. O, widzę cię nawet. Gdzie ty jesteś? Tu. Gdzie? Przy tym przymurku tutaj. Naprzeciwko ciebie stoję. A skocz? A, dobra, widzę cię. Cię zadylałeś. Ło. Widzisz, Wardęga, kamuflaż. Twój idol z League of Legends. Tłumok. Kurwa, zakopałem się. I sygdram. Wyprowadź. Dobra, jedziemy. Jak tam mgła ogółem? Nie, już jest mniejsza, ale... Ale bez rewelacji nadal, no. A to ten po prawej. Mhm. Tutaj co masz ten największy. Panie, czekaj, bo mi się już... O dziwo pić zaczęło chcieć. A to jakiś worek leży. Gdzie? Ło! Tak się leżą. Haha, idź zajebać. To leć. Co tam? Jeszcze, kurwa, wszystko jeszcze. Dla ciebie. Co? Myślisz na trofeum, stara gotówka to od razu wypierdala, wiem czy chcesz. Weź sobie tam naboje ze strzelby i bandaże. Gotówki nie bierzesz. No chuj mnie to. Przecież to darmowe pieniądze. Dwa czy trzy, faktycznie sens i logika. Jakie dwa i trzy? No te pieniądze są nic nie warte praktycznie. Nie wiem, takie wartości może są warte, nie wiem, z 400, 500 tokenów. No ja jasy robisz. No nie. 120? Jak ja sprzedawałem sobie takie, nie wiem, to chyba trzeba tego ubić. Jedziemy innym wejściem. Nie no, ubijmy go. Dobra. A, wow, z dupy strony. Gnoju. A jeszcze tam idą z dalej.
Poza jeszcze tamtych. A jest wybór? Karabinu. Jeden padł. Drugi dostał w łeb, ale dziwo nie padł. Już padł. Nie wiem, może bierzemy już rowery i wchodzimy. No tak, tak. Czy ja tam jeszcze dalej podjadę sobie? Nie, tam już nie chcę, tam się przejdę kawałek. Ty zabierasz rowery? Mhm. Tylko to zostawiam. O, to przy tym gównie mi tak FPS-y spadają. Ja to mam fajny pomysł. Oknem wchodzimy? Nie, ja bym to w pizdu wysadził i popatrzył, jak się zapada. No, a może nie teraz. Wchodzimy jak goście głównym wejściem. Nie wiem czemu, ale tutaj deszcz pada. To zębiaki. Nie spodziewałem się tak prędkiej reakcji. W placu. Zabiją. Pięść. Myślę, że z czasem się nie próbować na kije poprzestawiać, ale... No jednak ci się łapka nie podoba. Czemu ty nie zbierasz mosiężnych trofeum i tak dalej, i polimerów? No chłopie, czy z tego potem pociski robisz? A to zaglądało w ogóle? No, bo było już obszukane. Okay. Potrzebujesz pomocy? No, przydałoby się. Cię uderzyłem chyba. Tak, to mocno. Oberwałem wary, bo to jest firal. Dobra, udało się jakoś. O ty kurwo, a się zaczaił. Chyba jakiś będzie głównym wchodzić. Mhm. Dajmy jeszcze tym. Ja już biorę. Będę potrzebował pomocy. Biegnę. Nie oberwałeś ode mnie? Chyba raz tylko, ale to tam nic nie dostałem. Dobrze, że ja z tej walki pięściami się leczę, nie? Ja muszę sobie delikatnie cię... chyba jednak te detale zmniejszyć, bo tu się coś odpierdala. Ja się jednak osobiście cieszę z tego leczenia. No i dzięki komu to masz? Dzięki, Shiwo. No. To ten, jak masz tego kasę, to... Jako, w sensie to starą gotówkę, nie? No. To mów, to może nawet, nie? Z chęcią ci to oddam. Ale zacznij, kurwa, zbierać mosiężne przedmioty. Wszystko, co jest, skrapuj, co ci niepotrzebne. To ci się naprawdę potem przyda. Poradzisz sobie? No, ale ja się nie tłukę. Bo coś biegnie. Niech chuj biegnie. No i znów mosiężne ciężarki, znaczy ołowiane ciężarki, nie zabrałeś z szafki. Te szklane też zbierać? Tak, te szklane tak. Tu jakieś książki widzę. Mhm. O, dwururka schemat. No widzisz. I strzelba podręczna. Taki trochę pistolecik.
Dobra, to są Czekaj. schody na górę. Ale tu, chyba tutaj jeszcze nie byliśmy. No powolutku to przekujmy. Nie ma co się spieszyć. Skrapuj wszystkie puste puszki i tak dalej. To też jednak jakby nie patrzeć żelazo, które jest za free. O, pierwszy lepszy zombiak zabity headshotem i loot. Mosiężne trofeum, mięso, amunicja do strzelby. To zbieraj takie rzeczy. O, mega miazga. Mega miazga. To ten taki... nie wiem, butelka kwasu. Chyba nie bierzemy tego. Zbieraj, przyda się. Zbierać? Dobra. Nie, bo nie wiem co zbierać, czego nie zbierać. Wszystkie polimery i tak dalej. To co się nie da już zeskrapować dalej, to zbieraj. Gwoździe. Też zbieraj, przydadzą się. Bo nie wiem gdzie się zapodziało w akcji moje ulepszenie do rzeczy noszonych. Dlatego to ci nie powiem, nie brałem ci tego. Bo przeciążenie będzie niezłe. Kurwa, ty żyjesz. Dobra, to jak ty lutujesz to strafę, to ja tam pójdę dobra, dalej. Dobra, 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 dobra. Właśnie rozdzielmy się, żeby sobie wiesz, nie wchodzić w looting. Jakby co, to w razie czego, jak będzie jakaś większa horda, to lecę tam gdzieś w twoją stronę, to... No i ja tak się będę też starał. Znaczy, róbmy tak. Na jednym piętrze możemy się rozdzierać, ale nie wchodzimy na inne piętra, żeby nie było takiej sytuacji jak wtedy. Jasne? Okej. Obszukamy jedno, lecimy dopiero we dwójkę na drugie piętro. Tylko pierwsze piętro musi być obszukane na maksa. I musimy być pewni, że nie ma zombiaków już na tym poziomie, żeby nam nie zrobili potem dupy. Nic tu nie ma w tych książkach, tailoring. Masz trochę tych piór przy sobie? Wyrzuciłem, powiem ci szczerze. Nie, tak pytam, bo chciałem strzały sobie jakieś takie porobić, łatwiej by było lutować, ale jak nie to... No nie, niestety nie mam przy sobie nic chyba. No nie, wyrzuciłem. Tutaj mamy masę leków. Właśnie widzę, że sporo tego jest. Jakieś miody, nie miody. To zbieraj. Miody, nie miody, a miejsca w ekwipunku brak. No, coś za coś. Tak samo zbieraj coś takiego jak ropa. Czekaj, zobaczę, czy tam czegoś nie zostawiłem. Bo nie, mówię, niektóre rzeczy, żeby sobie o tego... obczyścić ekwipunek, trochę wyrzucam, nie? Mhm. Takie pospolite, które możemy dosłownie zdobyć od... tak. No tak, pospolite pospolitymi, tylko weź pod uwagę to, że coś jest w tej chwili pospolite dla ciebie, nie znaczy, że potem w dużych ilościach to znajdziesz. Ale nasiona z drzew. No nie, no takie rzeczy to nie ma dyskusji nawet. O kurwa! O pieniądze z kasy. Pomóc? Nie, tylko zdziwiłem się, że zombiak mi wyskoczył w tym miejscu, kolejny. O jest. Ja to jest drabina, to w sumie sobie zajdę po ten lód. Już możesz w sumie... A nie, sorry, tutaj jest wejście. Bo tam chyba do góry nie ma wejścia, czy jest? Tędy, którędy idę? No. To ty tam szedłeś dołem? Ja tu mam schody. Bo nie wiem, czy nie jestem na wyższym piętrze. No właśnie, to wróć się. Bo tak patrzę, tutaj mam drabinę na wszystkie piętra, nie? No. To weź się cofnij tutaj, gdzie jestem w tej chwili ja. Ja tu robię normalne schodki. A czekaj, gdzie ty jesteś? Tu. Ale nie chcesz drabinami? A po co? Za drabiną zaraz do ciebie wejdzie, a tu masz przynajmniej bezpiecznie. Rozwalaj.
Zafira. Kurwa, naprawdę? Bom. To jeden? Dobra, to ty lutuj tamte, idę w inny region. Dobra. Jakbyś zobaczył, że wchodzę do jakiegoś terenu i go nie lutuję od razu, to chodzi o to, że najpierw sprawdzam, czy coś tutaj jest, nie? To wystarczy po śmieciach się przejść na sprincie. Wtedy ci wszystkie wyjdą. O, nie wiem, czy u mnie hordy nie ma. Na razie... nie, dobra. Potrzeba alarm. Tylko 4 sztuki. Kawa Blackstrap. Było coś w puszce. To ty rozwalasz? Tak, to też ja byłem. No i chyba nie potrzebna twoja pomoc. Zombiaki? I to masa. Gdy? Oj, masa. Jak to strzelaj? Au! Uciekaj. Kurwa, skoczek zesrany. Dobra, chyba wszystkie. Jeszcze tam było trochę tych. No to poradzisz sobie już, czy nie? Jeżeli nie będzie ich tyle, to tak. Jeżeli będzie ich dużo, to... to krzyż znów. Ja tak wchodzę do pokoju, nie? No. Oni leżą na tej podłodze wszędzie. Mówię, gdzie ja wchodzę. No i poziom. No ja już wbiłem poziom, żeby ci nie skłamać. 32. No, cześć aktor. Siema. Nie spodziewałem się ich tu. Stał jebany za winklem. Dobra, tylko 2. Pieniądze, jakie fajne. 2000. Czego? Kurwa, już nie pamięta, patrzcie go jaki. A że winien ci jestem 2000. Aha, przypomniał sobie, patrzcie go, no. A ja nawet nie pamiętam, za co to już było, jaka to usługa była. Ci kurwa zaraz dam usługę, przypomnisz sobie szybko. Jaki towar został przeze mnie zakupiony? Ja cię zaraz zakupię. Zakopię raczej. To Black Market? Tak. A widzowie się dopiero o tym dowiedzą po... Poczekaj po nagraniu. Dobra, możemy chyba iść na drugie piętro już. Tu było to wejście? Ej, popatrz, przejście dla hardkorów, nie? Gdzie ty jesteś? Tutaj jak idziesz, to uważaj, żeby się przypadkiem... Wiem, co byłem już. No i popatrz, ja sobie tutaj przyszedłem tą tym bokiem. No ja też tam byłem. Fajniutko, milutko, dobra. Gdzie wchodzimy dalej? Na górę, tylko nie windą. Schodami. Jak gdzie masz schody? To gdzie jestem?
Czyli tam muszę jakoś kółko zrobić. Ja słyszałem kurę. Nie wiem. Trzecie piętro. Wyrwałem i może być ich sporo. Na razie cztery są. Dobra, tamtego zaskocz ty. Dobra, rozdzielamy. No i tak musimy iść w jedną stronę na razie. No tutaj są dwa, ale to sobie poradzę raczej. Przepraszam, trzeci się jeszcze obudził, ale i tak sobie poradzę. Patrzcie go! Aktor odważny! Ile ich tam było? Ty. Tak one lecą w ten sposób naprawdę na luzie. Nic nie było naprawdę. Safe. Ja mam wytrychy. Oczywiście Shiro kurwa nie wziął wytrychów. No i dobrze, że nie polecieliśmy windą, bo winda jest zamknięta. Kundel? Pomóc. Na szczęście sobie poradziłem, tylko nie wiem jak z zombiakami będzie. Też powinno być git, dobra. No burka to ja nie szczędzę amunicji, pierdolę to. No, gotówka zwykła do strzelby i część pałki. Mosiężne trofeum to oczywiście, że... Scrap. Kurwa. Chuju, mały zbicie mam. Jest jedna rzecz, której tak nie lubię. Można podnieść normalnie taki jakiś taki losowy, powiedzmy, stojący, jak to się nazywa? Wiem, to boret i tak dalej. No, jak przez przypadek pomyślę, o, to jest coś do lutowania, no to nie, do ekwipunku i wyjmuj to i stawię. Tym razem mi gorzej idzie niż tobie. Z moim HP to tak wesoło teraz nie jest. Nie, na razie mam. Masz, weź amunicję. A do czego? 9. Ja właśnie chwilę rurową, to ja już może sobie przemielę. I dam sobie modyfikację do tej zwykłej. Strzelby? Nie, do pistoletu. A, jak pistolet. Mam, to, tak słucham. Jak mam zwykły, to mogę zamiast rurowego używać. Ja wiem, żeś kurwa ogarnął skądś? Damage sobie od razu zwiększę. Damage. Damage. To jedyne, gdzie jestem pewny, że to tak brzmi. A, dobra, strzeliłem się, że te części nie będą potrzebne. Ty byłeś tu na dole? Gdzie? Tu w tej dziurze. Ale tam jest zejście po prostu na niższe piętro, tam lutowałem. Posz na śmieci zostawił. O, przepraszam, pominąłem jakiś. Tyle polimerów. Części pałki? Czemu to wyrzuciłeś?
Bo ty z paralizatora ma żaden z nas nie korzysta. No ale części do części. Nie ma przejścia, kurwa. Jak? Normalnie nie ma przejścia. Moja dupa zagrodziła. Jem jagody. Widzę. Dobre miejsce wekół po prostu. A i gitara. To piętro jest już nie zakwaterowane przez biuro. Radzisz sobie z tamtymi, ten poszedł. Jeden mnie hit niestety, ale tak zawsze bywa. Budźcie się wszyscy. Dobra, u mnie czysto już. Uważaj tył! Jakbym miał strzały. O! Jednego ci odciągnąłem. Widziałem właśnie. Dużo, ale... Bo nie mam staminy naprawdę. Dasz sobie radę? Próbuję i chyba dam. Póki co powaliłem wszystkich. Nie wiem, się jakoś udało. Ale... Szczerze, przynajmniej pięściami jest walka trochę takiej, nadaje trochę takiej ekscytacji. Ty kurwa, jak ty gdzie indziej. Nie jest prosta, ale jest ciekawa. Kurwa, nie trafiłem. No bez jaj! No! Nie mogę go zabić, kurwa, bo oczywiście... Czekaj, tego drugiego ściągnę. Jednego już nie ma. Masz dwóch, uważaj. Trzech. Po plecy mi zrobili. Dwóch wziąłem. Łoty, stos amunicji, duży, nienaruszony. Obrzyn, znaczy dwururka. O ty. Jedzonka dużo. Jakaś amunicja do strzelby była, coś? Do strzelby chyba nie, ale zaś ci powiem dokładnie co było. Nie, ale jak chcesz to ci mogę dać dwururkę, bo nie wiem czy ją masz. Dwururka to było do czego? Do strzelby? Mhm, albo do... garłacza. Dawałeś mi. Tego ci chyba nie dawałem. A nie, to jest do strzelby. Ja czekaj, a ty co trzymasz? To ma dwa pociski chyba, z tego co pamiętam. A, to jest to, co ja, do czego ja miałem schemat. Dłużej co prawda się ładuje, ale... No ale, coś za coś. Dobra, bierzemy. Będę miał jako plan awaryjny. No. Jesteś głodny? Nie. Znaczy, no nie, jak patrzę na tak, to nie. A ile masz głodu? 60 punktów. No to kurwa, nie 4. Jesteś głodny, ja przy 90 wpierdalam. Żyj, placek.
Kurde, dobra, akurat. 98 mam. Wydolenia tego użyję chyba. Podleczyć trzeba. Nie rozumiem, że chyba to jest ostatnie piętro, bo... Czekaj, gdzie są schody? Szukam właśnie. Tam było przejście na górę jeszcze? Tak, tam było jeszcze wejście na górę. Czekaj, już idę. Tylko tu już musimy sobie dobudować drogę. No, cóż, nic nowego. Zobaczymy, czy to zadziała. Działa, ale niestety go nie zabiłem. Dobra, bronia od pleców. Mhm. Nie wszyscy. Też czysto. Dobra. Tutaj mamy skrzynkę, u góry jest. Tu masz amunicję do strzelby. Części narzędzia silnikowego i 6 przegników elektronicznych, które skrapuję. O, smoothie z soku Yuki. To jest akurat dobre. Dobra, tylko ty chcesz to wziąć, czy... Nie, jestem w pełni najedzony. Tylko tak, problem jest taki, że nie mamy przejścia innego, oprócz... To był schemat, to... A, ale wziąłeś schemat już, tak? Może. Dobra. Chodź. Gdzie idziesz? A to jeszcze, no. Ostrożnie. Kurwa, serio, przeleciała obok. My się spierdolą? O, to był firal. Tylko się nie spierdolić, tylko się nie spierdolić. Będziesz uciekał. A mam wybór? Chodź tutaj, dwórka celuje. Protestuję w broni. Sprawdzimy piwpafa. Dobra, ja wiem, czego celuję też. Tylko... Co tam się dzieje? One wlazły do środka znów. Ja wiem, one tu idą do mnie. Piwpaf jednak chujowy jest. Nie powiem, na wysokościach to tak ciężko się tutaj strzela i ucieka. A wiesz co myślałem? Aha. Że ta dwururka strzela dwoma pociskami naraz, nie? Nie, no gdzie? Aktor. Myślałem, że to jest jedna z tych typów broni, gdzie ona strzela jedną lub dwą, no, zależnie od jak wybierzemy. No nie, dwururka strzela pojedynczo zawsze. To ma dwa pociski. ...74 mam HP, nie za dużo. Myślisz, że używać pistoletu, jak mam zombie? Właśnie widzę go. O kurwa! Właśnie przyciągnęli do mnie firalo. Ja nie wiedziałem, że ich tam jest tyle, ty, agent. Ja byłem pewny, że jest tam tylko ten skoczek, kurwa. Umieram. O, 39 HP. Żyjesz? Żyję, jakoś firala zabiję na farcie. Mnie tutaj do kibla ściągnęły. O, fuck. Masz tego leczenie jakieś, czy właśnie też nie masz? Właśnie nie. Ja spojrzę, czy ja coś mam.
Kurwa, co strzała wyleciała. Dobra, zamykam to. Bandaż. Mogę zrobić bandaż, ale... Nie wiem, czy ci to pomoże, ale mam 3 kremy aloesowe. Ty masz mniej życia ode mnie, daj mi jeden, sobie weź dwa. Znaczy, wiesz, mam jeszcze pewien... A w sumie, dobra, czekaj, chodź. Bierę. No a ty? Ty bardziej potrzebujesz, daj mi ten krem. Ja sobie krem użyję. Dobra, ja sobie poradzę z kremem, bierz apteczkę. A czekaj, jaki kurwa Żydek. Na początku to nie mam, mam 3 kremy, ale kurwa w apteczce już nie wspomniał. Ale dałem ci teraz. Teraz tak? A czekaj, jaki łaskawy. Ojej. Dobra, lecę tam dalej jeszcze. Jak co będę krzyczał. Nie wiem, czy dobiegnę. Dobra, ty już chyba byłeś. Winda. Tylko my tu mamy jeszcze tego o wiele więcej. Aż tyle tam jest przejście jeszcze? Nie, chcesz zobaczyć to? No, no tutaj. Właśnie nie wiem, jak tam wejść. Szukam wejścia. Tutaj musisz okrężnie chodź. I tylko wejdź sobie na drabinę zobaczyć. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem pięter i dach. My jesteśmy dopiero w połowie drogi. Byłeś tam na dole? W tamtej windzie? Nie, tam na dole, gdzie ten trup leży. No, zebrałem tam lód. Ale chodź, jak chcesz iść dalej, a nie chcesz iść tą drabinką. Znaczy nie, no to będziemy musieli rozwalać drzwi od windy, to bez sensu trochę. O, chodź, tutaj mamy dziurę. No i rozumiem, że znów muszę zrobić ramy. Znaczy coś tam chyba mam, albo mogę sobie wytworzyć, ale... Kurwa, ale żem postawił to. Niech mnie chuj. I wszystko się rozjebało, świetnie. Jestem geniuszem. Wyjebane. Ciągnij sobie to i zrób. Postaw od początku. Staraj się nie stąpać na śmieci wrajczego. Ani na szkła porozwalane. Póki nas nie widzą, to dobrze. Kurwa, nie nadepnąłem na nic, przysięgam. Dobra, skoro ty... Na rozumiem, że... Aktor tam jest ich od chuja! Chodź, tutaj możemy przeskoczyć przez to, chodź. One powinny spaść na dół, o ile się nie mylę. Ja sobie już dałem radę. Nie było ich aż tak dużo. Dwa, cztery... Pięć sztuk. Ale wiesz, najgorsze jest to, że nie znasz kurwa lokacji i to jest problemem. Czy chcesz wejść na górę w razie czego? Na te szyby. Ty nadal można użyć stłuczonego szkła. Żeby się zabić. Gdzie ja to strzałę wyjebałem? Dasz sobie radę? Powiem, gdzie ty jesteś. Jak ja się leczyłem z każdego jego hita? No widzę kurwa, jak się bardzo wyleczyłeś, weź. A strzelać mam? No jak już trzeba, to strzelaj, słuchaj, no nie patrz na to, że wiesz...
O kurwa, one żyją. Skierzyły gnoje. Te drzwi nam robią. Lutuj sobie. Czym wyżej, tym mam mniej FPS-ów. Loes! Yuka! Przepisy. Krem aloesowy, czemu nie mogę zrobić? Bo 4 sztuki potrzeba. Zagadą koszy tutaj na śmieci, nie popatrzyłeś, no. No, przyznam ci się szczerze, że nie, o kurwa. Au. 4,7 HP. Pomóc? Po prostu potrzebuję takiego, wiesz, normalnego leczenia, nie? O. Padniesz. Gdzie ty jesteś? Dobra. Dajesz radę, czy... Nie. To ci szucie. Jest ze mną bardzo źle. Biegnę. Zombie jak żołnierz jeszcze, kurwa. Zabiłeś grubasa policjanta? Nie widziałem go nigdzie. 11 HP mam. On tu leży. Zabiłem go? Chyba zabiłeś. Panie aktor. Ja potrzebuję chwili odpoczynku przy ognisku. Chodziło mi o to, że tutaj mamy skrzynkę z lutem. Wiem. Stąd mi wybiegli. No, coś lutujesz. Tutaj jest tylko amunicja magnum i do pistoletu. Nie ma... Czekaj, chyba, że chcesz jedzenie. Nie, jedzenie mam. Dużo jedzenia mam. Jeśli chodzi o to, możemy się z tego też wyleczyć trochę. Ja cały czas mam na full, jeżeli chodzi... Widziałeś to? Ja, lepsze pytanie, jak ja się pod to nie zapadłem. Bo ja tutaj wbiegłem i to się powinno od razu pode mną zapaść. Wiesz, jak ja bym spadł teraz, to już by było po mnie? Biegłbyś. Musiałbyś wchodzić przez X pięter. To ty czyścimy ten teren? No ja sobie tutaj robię odpoczynek. Dobra, też ustanę tutaj. Ustalmy, pogadajmy. O, ognisko pójdzie. Iść po garnek? No mamy co... A no w sumie tak, no idź po garnek, idź po garnek. No nie jest głupie, co powiedziałeś. Jeżeli się nie mylę, powinien być w kuchni. Wiem, widziałem właśnie, że leżą. Raczej nic mnie nie zamorduje w drodze do kuchni. Garnek wzięty, wracam. A co, masz coś do ugotowania w garnku? 9 sztuk wody. I 2 pieczone ziemniaki. Zdrowie plus 5, o. Chcesz sobie weź jednego.
Dobra, daj wstawić tutaj garnek. Zobaczę, czy mogę wziąć wodę na przykład, nie wiem, z kibla czy skądś. Kiedyś się dało, ale potem już chyba się nie dało. Dobra, to wezmę pieczonego ziemniaka. Zawsze to przynajmniej 5 HP. Kranu się nie da. Usta też, toaleta się nie da. Wody potrzebujesz? W sensie potrzebuję wody, wody. Mam czystą wodę mineralną, ach, 3 sztuki. Ja mam 10 sztuk czerwonej herbaty, jedną sztukę piwa i dwie herbaty na włoci, tylko chciałem butelki. A ja w sumie wiem, że ja się tak minimalnie mógłbym wyleczyć. Czego? Potrawka z mięsem. 25 punktów zdrowia. No tak, jak tak, to dawaj. Nie jest to dużo, ale leczenie leczeniem. Przynajmniej moja postać sobie żyły zapcha. No nie powiem, bezpiecznie to tu nie było akurat przed sekundą. Garno się pyta, kiedy legendarii dla niego. Już raz miał, wystarczy. Lecę przeglądać jeszcze jakieś tutaj ja miejsce. Ja w tej kuchni byłem, dokończyłem lutowanie. Ja tu idę skrytki jakieś patrzeć. Bo chyba ten obszar oczyściliśmy chyba jakoś. Tak. Gotowana woda. Sok z juki mogę zrobić. Możesz sok z juki zrobić? Mhm. Ty ja. No właśnie. No. Co ja mogę zrobić? Ty, czy ja mogę zrobić to z juki, to co? To smoothie? No. Bo to jest mocne kopnięcie. Mam 11 dostępnych punktów. Czynnik leczniczy. Masz chaszb, mi zapomnieć naturalnie zdrowie, przywracać ci jedno PZ 90 sekund. Musiałbyś tutaj 1,5 minuty przesiedzieć, żeby ci się odnowiło jeden punkt. No to co, siedzimy na normalnie odcinek dłuższy. Patrzę, co mi da ta umiejętność. Nie wiem, ja tam mam siłę na 7 poziomie, to... No ja też. No chyba sobie jednak wezmę ten czynnik leczniczy. Jedno PZ mi oddaje co 20 sekund. Ej, to w sumie jakbym tu na chwilę sobie poszedł. To zaraz wracam, okej? Postoję tutaj. Okej.